Panie prezydencie, szanowni państwo, uwierzyliśmy w to, że świat jest do zdobycia, że on nie jest zastrzeżony tylko dla niewielu, że jeżeli zrozumiemy to, że jesteśmy częścią tych 7 miliardów ludzi na świecie, którzy mają może nie te same szanse, ale szanse, które zostały dla nas otwarte przez to, że Polska stała się wolna, że stała się demokratyczna, że każdy może nie do końca decydować o swoim losie, ale na pewno współdecydować. Uważam, że nie zawsze trzeba tylko wyłącznie opierać się na wielkich myślicielach, na wielkich filozofach. Czasami trzeba iść własną drogą, wierzyć w to, że jeżeli zbudowane jest nasze myślenie na prawdzie, to jest szansa, że wygramy. Takich mam parę przesłań, które nasunęły mi się przez te 25 lat naszej wolności. Jedno z nich, chyba pierwsze, to takie, żebyśmy zrozumieli, żeby żyć bez kompleksów. I to się wiąże z panem prezydentem Wałęsą. Pamiętam, jak towarzyszyłem panu prezydentowi na Kremlu. Usiadłem gdzieś niedaleko pana prezydenta Wałęsy, patrząc, jak on negocjuje z prezydentem ówczesnym Jelcynem wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Polski. Zacząłem się bać tego, że być może przy tej werwie pana prezydenta wtedy i sprawdzaniu, czy ten stół na Kremlu jest równie mocny, jak wygląda. Patrząc na prezydenta Jelcyna, siedzącego obok ministra obrony Graczowa, tak się zastanowiłem, czy czasami nie wrócimy jak Bierut w drewnianych jesionkach. Po czym pan prezydent wstał od stołu, wszyscy zdenerwowani, a pan prezydent na nas spojrzał i zgodzą się. Za chwileczkę faktycznie prezydent Jelcyn podszedł, zgadzając się. Dziękuję za to, panie prezydencie. Taką drugą wizytę już miałem bez pana prezydenta w Waszyngtonie, w Białym Domu. Mam serdecznego przyjaciela, wtedy był szefem bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, właściwie trzecią osobą po prezydencie Obamie. Dzisiaj pan generał James Jones, ówczesny doradca prezydenta Obamy do spraw bezpieczeństwa, jest moim doradcą. I myślę, że to tylko taka niepohamowany apetyt, żeby zdobywać rzeczy niemożliwe, zmobilizował mnie do tego, żeby po prostu złożyć mu propozycję, której on nie odrzucił. Drugim takim ważnym w życiu elementem, by zdobywać świat, jest to, by być konsekwentnym. Trzecie, to jest po prostu, moim zdaniem, nie ograniczać naszej wyobraźni i zarażać również tym nieograniczeniem innych. Naprawdę, bariery są po to, by je pokonywać. Ale oczywiście, by je pokonywać, trzeba być optymistą. Przypomniał nam, bo o tym wczoraj, przedwczoraj telewizja pokazywała i mówiła, profesor Bartoszewski, który był takim niepoprawnym optymistą. I ten optymizm jest zawsze rzeczą, która zaraża. Ludzie, którzy myślą czarno, którzy myślą pesymistycznie, myślę, że są skazani na problemy w życiu. Następna cecha, która mi się wydaje jest też niezbędna, to trzeba przełamywać standardy. Jeżeli złamiemy standardy, to możemy zdobywać świat absolutnie. Widzę tu państwa i wiem, że wszyscy takie same macie podejście do tego, że standardy są po to, by je łamać. I jeszcze jedna taka myśl, i patrząc, zaczęliśmy od pana prezydenta Wałęsy, chciałbym jemu też te słowa dedykować. To, co powiedział Churchill, że człowiek, który zgadza się ze wszystkimi, nie jest godzien tego, żeby ktokolwiek zgadzał się z nim. Dziękuję państwu.